Szanowni Państwo, po raz 17 zielono mi. Znaczy nie, że mi jest zielono, tylko nasza wystawa tak się pięknie nazywa Zielono mi. A zaczęło się od tego, że uczniowie w ramach prac dyplomowych postanowili taką wystawę po raz pierwszy, to było 20 lat temu, w 97 roku. Po raz pierwszy postanowili taką wystawę zorganizować. I my kultywujemy to już jako naszą wystawę tradycyjną. Ktoś kiedyś powiedział nawet, że wystrzałową, od pewnego czasu rozpoczynamy ją właśnie wystrzałem. Dzisiejsza wystawa będzie miała charakter troszeczkę filantropijny, troszeczkę charytatywny. Chcielibyśmy pomóc Pawłowi Budzińskiemu, który no, rozchorował się to na tyle poważnie, że będzie potrzebna mu proteza. Dlatego równolegle z naszym otwarciem rusza rajd rowerowy od Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku do Nierbarka dla dzieci i dla osób dorosłych. Na dzisiejszej imprezie chcielibyśmy też Państwa prosić o wsparcie naszej uczennicy Asi Jarzębowskiej, która w wakacje uległa okropnemu wypadkowi komunikacyjnemu i będzie miała poważny problem, bo potrzebuje pieniędzy na bardzo trudną, skomplikowaną operację, która uratuje jej nogę, a jak nie, to niestety lekarze twierdzą, że będzie problem. Dlatego chcielibyśmy jej pomóc, chcemy zebrać każdą złotóweczkę po to, żeby Asi było łatwiej. Bardzo serdecznie witam na naszej wystawie starostę nowomiejskiego, pana Andrzeja Ochlaka. Pięknie kłaniamy się panu burmistrzowi Józefowi Blankowi. Równie nisko w pas kłaniamy się wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, panu Romualdowi Koszewskiemu. Witamy szefa sanepidu nowomiejskiego, panią Ewę Bielak. Serdecznie witamy naszego drogiego Ryszarda Kłosowskiego, specjalistę od dróg powiatowych, dyrektora zarządu dróg powiatowych w Kurzętniku. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witamy, a najserdeczniej witamy naszych wystawców. Nie policzyliśmy ich, ale mamy ich. Około 70, czyli nasze prognozy się sprawdziły. Około 70 wystawców wewnątrz i na zewnątrz szkoły. I to gdyby nie oni, to ta wystawa by nie miała takiego charakteru, jak ma od blisko 20 lat. O huczne, ponieważ to jest wystrzałowa impreza, o huczne otwarcie imprezy, poproszę pana starostę już tradycyjnie i nasze koordynatorki, a je przedstawię pani Bożena Zaleska i pani Hania Czcińska. A dzisiejszą imprezę przy mikrofonie prowadziły będą pani Ania Bartkowska i pani Edyta Karpińska. Będzie się działo jak zwykle. Dzień dobry Państwu, kłania się pięknie. Z panem dyrektorem przed chwilą tak wymieniliśmy uwagi co do, patrząc w niebo, czy pogoda utrzyma, czy nie będzie padało, bo wtedy na zewnątrz by nam troszeczkę impreza się rozsypała, ale to jest nasza ostatnia, Zielono mi. Kolejna edycja będzie już zabezpieczona, bo w przyszłym roku z końcem maja udostępnimy halę sportową i będziemy wtedy czuć się bezpiecznie. Będziemy mogli robić o każdej porze dnia, roku, prawda panie dyrektorze? Także jeszcze troszkę cierpliwości. Pięknie rośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podobno to ostatni ciepły dzień w tym roku, więc miło nam i myślę, że warto ten dzień spędzić z nami w Kurzętniku. Do wystrzału zapraszamy pana starostę i jak zwykle nasze koordynatorki. Kilka uwag, ponieważ ten wystrzał robi wrażenie, dlatego prosiłbym, aby wszyscy, jeśli mają wrażliwe bębenki, to żeby albo zatkać uszy palcami, ale na pewno trzeba w tym czasie otworzyć usta. Wtedy ten wystrzał gdzieś tam się po wnętrzach rozejdzie. O, zatkane uszy i otwarte usta na pewno będzie słychać i będzie mniej tych nieprzyjemnych efektów. Panie starosto, dziewczęta. Nie,
17. wystawa zieloną i pod hasłem Nie bądź burakiem, żyj zdrowo ze smakiem. Otwarta. Dziękujemy, zapraszamy do zwiedzania.